Hej, witam was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmie się iPhone'em Cube. Małe odkrycie tego roku, ponieważ ten telefon pojawił się u jednego z operatorów. No i stał się z miejsca modelem bardzo, bardzo popularnym, zważywszy na jego właśnie cenę, wydajność, no i wygląd. Tak więc zapraszam was do recenzji iPhone'a Cube. iPhone Cube. Jest to kolejny smartfon tego polskiego producenta. Niepodobny oczywiście do żadnych z innych z chińskich urządzeń, że tak powiem. Od już dawna iPhone jednak ma swój styl, swoje smartfony, które są naprawdę dość przyzwoite. Nie powielają, można powiedzieć, tych wszystkich innych właśnie smartfonów. Co urzekło klientów, kupując właśnie tego iPhone'a? Jak wiemy, jeden z operatorów ma na swoich półkach sklepowych właśnie ten model, no i z miejsca można powiedzieć stał się hitem i przede wszystkim jeżeli chodzi właśnie o cenę, o wydajność, no głównie cena gra rolę oczywiście, jeżeli chodzi o ten model, no ale też fajny, duży, 5-calowy IPS-owy ekran o rozdzielczości 960x540, więc tutaj nie mamy Full HD, a szkoda, to by było dopełnienie takiego, można powiedzieć, portfolio właśnie iPhone'a, coś z ekranem Full HD, czyli można by było celować tutaj w troszeczkę wyższą półkę niż ta, bądź co bądź, budżetowa, no, ale zanim rozpoczniemy naszą recenzję, jeszcze sobie po nim poopowiadamy, zobaczymy, co smartfon ma w zestawie. Oczywiście pudełeczko. Tutaj był oczywiście telefon, którego już nie ma. Znaczy jest obok. No i co? Klapka tylna. Może zobaczymy od razu, z jakiego tworzywa jest ona wykonana. Jest to taki typowy plastik, śliski tutaj w dotyku, połysk można powiedzieć pełny, chociaż nie tak do końca. Jest to klapka plastikowa. Co tu jeszcze? Karta gwarancyjna, instrukcje, słuchawki, białe słuchawki, niestety bez żadnego tutaj loga, więc takie można powiedzieć typowo zestawowe. Kabel do komputera, ładowarka, nie będę wam tutaj tego rozpakowywał. No i jak to zwykle iPhone ma w zwyczaju, dodaje też jeszcze folię poliwęglanową ze szmatką, która tutaj nam pozwoli lepiej nakleić tą folię. Tak mniej więcej by wyglądał zestaw. Aha, jeszcze jedno, sam iPhone posiada tutaj kartę pamięci w zestawie 8 GB, to też jest dość miły gest. No i sam telefon posiada 4 GB wbudowanej pamięci, czyli w sumie na wstęp użytkownik dostaje 12 GB, czyli jak na początek całkiem sporo. No dobrze, tak mniej więcej wygląda zestaw, no a zobaczmy, jak wygląda telefon. Czyli tak jak powiedziałem na wstępie, co urzekło klientów, którzy kupili ten telefon, a tutaj powiemy też jeszcze o tym telefonie dla tych klientów, którzy chcą kupić ten telefon. Tak jak powiedziałem, iPhone to jest polska firma z jakimś tam polskim kapitałem, no i oczywiście produkująca smartfony w Chinach, no tutaj nie ukrywajmy tego, ale tak jak już też powiedziałem, te telefony są już troszeczkę inne niż te wszystkie inne, można powiedzieć, Alcatele, Go Clevery, czy jakieś, można powiedzieć, inne firmy. Tutaj ten design jest, można powiedzieć, taki już iPhone'owy, że tak powiem, czyli ta firma wypracowała jakiś tam swój styl. 5-calowy ekran, tak jak powiedziałem, czyli to jest no, zasadniczy plus. Szkoda właśnie, że nie Full HD, zrobione w technologii IPS. Te szkło pokryte, ten panel jest pokryty szkłem One Glass Solution, dzięki temu to też jest takie coś, można powiedzieć, jak Gorilla Glass. Trudno powiedzieć, czy gorsze, czy lepsze, ale też raczej ten panel nie zbiera jakichś tam, można powiedzieć, specjalnych rysek. No i przez ten czas testowania faktycznie no tutaj nie zebrał. Jeżeli chodzi o wykonanie, no to tak jak widzieliście, tylna klapka jest w całości plastikowa. Znajdziemy tutaj jeszcze też aparat 8-megapikselowy z diodą doświetlającą LED. U góry znajdziemy wejście na jack 3,5 mm, po lewej stronie ciszej, głośniej, te klawisze oddzielone są ze sobą. Na dole znajdziemy mikrofon oraz wejście na
tutaj ładowarkę czy kabel, kabel USB. No i po prawej stronie przycisk włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj. Tak mniej więcej wyglądałby ten MyPhone. Szkoda, że tutaj tyle tego miejsca jest niewykorzystanego, czyli tutaj ta górna krawędź i dolna. Wiadomo, że na dolnej mamy jeszcze tutaj klawisze funkcyjne 3. U góry jeszcze mamy kamerkę 2-megapikselową do prowadzenia wideorozmów. Tak mniej więcej prezentowałby się MyPhone Cube. No i przejdźmy może do samej też specyfikacji. Specyfikacja no nie zachwyca, tak jak powiedziałem na wstępie, bardzo podobny smartfon do tych właśnie testowanych przeze mnie Nexa, S-Line'a i tak dalej. Mamy tutaj 4-rdzeniowego Mediateka MT6582, czyli bardzo popularny procesor montowany w smartfonach o taktowaniu 1,3 GHz, do tego 1 GB pamięci RAM, no i procesor graficzny Mali 400MP, czyli można powiedzieć taka typowo średnia półka. W benchmarku AnTuTu smartfon osiągnął 18 471 punktów, co uważam za całkiem wynik znośny. No i tutaj można powiedzieć, że smartfon jakoś specjalnie nie odstaje w tyle. Najważniejszą rzeczą, albo można powiedzieć jedną z ważniejszych rzeczy, jest Android 4.4. Jest to pierwszy smartfon tego producenta, wypuszczony właśnie z tym najnowszym systemem operacyjnym Android. Bez, można powiedzieć, żadnych nakładek tutaj producenta. Dodano tylko kilka, można powiedzieć, opcji, tak jak w pasku zadań jest też opcja połączenia, powiedzmy, danych, czy wyświetlacz bezprzewodowy, też jak najbardziej funkcja DLNA by tutaj działała, ale sam smartfon na przykład funkcji NFC nie posiada. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o tą nakładkę, a raczej jest jej brak, to jest normalny, można powiedzieć, goglowy launcher, czyli można powiedzieć standard i dobrze. Nie ma tutaj jakiegoś, można powiedzieć, kombinowania, nie ma jakichś tutaj, można powiedzieć, śmiesznych nakładek, które mogłyby nieco spowolnić tego smartfona. Sam system chodzi naprawdę bardzo sprawnie i naprawdę nie ma co narzekać. Trzeba otwarcie przyznać, że Google tym Androidem 4.4 no faktycznie zrobiło kawał dobrej roboty, i to już powiedziałem przy recenzjach Nexusa 5 czy Nexusa 4. Dobrze to wygląda. Co jeszcze? Może przejdźmy do samego internetu. Dawno nie testowałem internetu. Wejdźmy na stronę wideotesty.pl. Panel dotykowy też dobrze chodzi. Lekko wystarczy musnąć i to już działa. Dokładnie, przeglądarka Chrome. Może wejdźmy sobie w jakąś recenzję. Strony wczytują się sprawnie, szybko. Dokładnie. Nie mamy jakichś, można powiedzieć, dyskomfortów przy przeglądaniu internetu. Czcionka jest wyraźna, no i ekran IPS-owy naprawdę bardzo, bardzo fajnie świeci. Kąty widzenia też są nie najgorsze. Możecie tutaj właśnie zobaczyć. Wygląda to dość nieźle. Specjalnie nie możemy właśnie narzekać na samo przeglądanie internetu. Przejdźmy może dalej. Może przejdźmy do multimediów, bo to też jest dość ciekawe. No przede wszystkim na uwagę zasługuje tutaj aparat 8-megapikselowy. Jest to kamera OmniVision 8835, czyli bardzo popularny aparat. No przede wszystkim montowany niegdyś w samych iPhone'ach. No i tutaj też nie mamy absolutnie nic do zarzucenia. Ten aparat jest dobry. Co ciekawe, oczywiście, no szybko łapie auto fokusa. Dokładnie. Szczegółowość jest naprawdę na zadowalającym poziomie. Oczywiście aparat kręci zdjęcia w rozdzielczości, kręci filmy w rozdzielczości Full HD. Sam aparat jakichś opcji specjalnych nie ma. Mamy panoramę, mamy HDR. No i tyle, można powiedzieć, bez jakichś tam, można powiedzieć, szału, bez jakichś tam udziwnień.
Tak mniej więcej by wyglądał aparat. Oczywiście zdjęcia wrzucę na stronę wideotesty.pl. Tam będziecie mogli sobie je wszystkie porównać. No i co jeszcze? Jak był aparat, to musi być i muzyka. Tylny głośnik, dość tutaj duży, jest na samym dole urządzenia. Puśćmy sobie coś. Trochę za cicho gra, można powiedzieć. To też już zauważyłem. Na słuchawkach jest fajnie. Na moich słuchawkach grało to znośnie. Można powiedzieć wręcz dobrze. Ale ten tylny głośnik nie gra może jakoś specjalnie głośno, ale na pewno gra dość czysto. Dobry jest, nawet jakiś tam można bas usłyszeć, wysokie dźwięki, wokal też nieźle gra. Nie słychać jakoś specjalnie źle. Dokładnie. Tak mniej więcej by to wyglądało. Więc można powiedzieć, że muzyka też na plus, czyli multimedia, sam ekran, mimo że nie Full HD, jak najbardziej ok. Co jeszcze? No może zobaczmy, jak My Phone Cube sprawdza się w grach. Lekko już się troszeczkę nagrzewa, nie wiedzieć czemu. Jakąś grę ściągnąłem. O, nawet kupiłem, można powiedzieć. Trochę sobie podriftujemy. Wygląda to nieźle. Dym spod kół idzie, to już jest najważniejsze. Iskry tak samo. Wygląda to dość przyzwoicie. Nie zacina się. Może trochę spróbujmy. Okej. Jeszcze mi słabo idzie. Okej, więc i pograć się da. Mali 400MP, procesor graficzny. To jest, można powiedzieć, już taki dinozaur wśród procesorów graficznych w smartfonach. Ale cały czas, jak widać, sobie nieźle radzi. W smartfonie oczywiście brakuje takich podstawowych rzeczy, jak na przykład właśnie NFC. Oczywiście już nie ma też LTE, ale smartfon ma wejście na dwie karty SIM. Oczywiście jeden slot obsługuje tylko wejście GSM, drugi obsługuje 3G HSPA Plus. No i co jeszcze? No i nic więcej w sumie. No tutaj bateria 1800 mAh. Trzeba przyznać, że tutaj smartfon lubi pożerać baterię i to jest góra 24 godziny takiego normalnego użytkowania, bez jakiejś, można powiedzieć, wielkiej spiny, więc tutaj niejako iPhone się nie popisał. Producent oczywiście podaje też jeszcze na stronie, że mamy tutaj oczywiście Bluetooth 4.0, no i wzmacniacz Yamahy, gdzie możemy przesyłać dźwięk właśnie poprzez ten system Bluetooth. No i podobno on jest fajny. Niestety nie ma żadnego głośnika Bluetooth. Nie sprawdziłem tego po raz kolejny. No i też wam jakoś tam specjalnie o tym też jakoś nie powiem, ale ci, którzy mają iPhone'a i właśnie ten system Yamahy, zachęcam do komentowania tego filmu i może dzielenia się spostrzeżeniami, czy to faktycznie tak fajnie działa. Smartfon przyzwoity. Już to gdzieś widziałem, już to gdzieś testowałem, że tak powiem.
powiem, tak jak mówiłem, S-Line, Next S, Next, to wszystko smartfony na podobnej specyfikacji. No tutaj iPhone nas uraczył większym ekranem, no i to się sprzedało, tym bardziej, że smartfon kosztuje, cena tego smartfona ledwie przekracza 500 zł, no i za tą cenę ten procesor, ten ekran, ten aparat, ta muzyka, to jest naprawdę dobry stosunek ceny do jakości. Ja myślę, że nie ma się czego bać, jeżeli chodzi o tą firmę. Oni robią naprawdę telefony już coraz lepsze. Brakuje im takiego, można powiedzieć, typowego powera, czyli takiego typowego flagowca, który będzie kosztował, powiedzmy, powyżej 1000 zł, ale będzie już miał to wszystko, co mają dzisiejsze flagowce, czyli oczywiście troszeczkę wydajniejszy procesor, ekran Full HD, no i oczywiście te wszystkie opcje typu właśnie LTE, typu NFC, no i te inne już. Całe szczęście, że tutaj mamy Androida 4.4, to też jest plus, bo nie wszystkie smartfony, które dzisiaj wychodzą, mają tego najnowszego Androida, a szkoda, bo można powiedzieć, że to jest strata dla tamtych telefonów, dla tamtych smartfonów, bo Android 4.4 działa naprawdę wyśmienicie. No i to było na tyle. Ocena 4 z całą odpowiedzialnością daję 4, bo nie znalazłem jakichś rażących błędów, niedoróbek, po prostu czegoś zwyczajnie nie ma, to tego nie testuję, a to co jest, jest moim zdaniem na plus, stąd ta dość wysoka ocena. Dzięki za oglądanie, polecam stronę wideotesty.pl, no i co, do następnego razu, trzymajcie się, hej!